Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego to niechaj będą z wami teraz i zawsze. Coś się sprzęga. Moi drodzy, tekst biblijny wyznaczony przez Kościół na dzisiaj zapisany jest w Ewangelii Jana w 7 rozdziale i w wierszach od 37 po 39 czytam. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Panie Boże, chcemy słuchać Twojego słowa i chcemy prosić Cię o Twojego Ducha Świętego, by ten przygotował grunt pod jego zasiew w naszych sercach. Amen. Moi drodzy, rozpocząć pragnę od kilku słów na temat tego, co dzieje się obecnie na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Izraelu. Słyszymy o atakach rakietowych, o zamieszkach, o wzajemnych atakach Palestyńczyków, Izraelczyków i każda przemoc godna jest potępienia. Każda wojna nie może być akceptowana. Ale co my z tym mamy zrobić? Ludzie wierzący zgromadzeni dzisiaj w tak odległym kraju, siedzący dzisiaj w tym kościele, a może oglądający teraz to nabożeństwo w internecie. W Psalmie 122, w 6 wersie jest napisane takie wskazanie dla nas dzisiaj. Proście. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Módlmy się o pokój dla Jeruzalemu. A więc mamy biblijne wskazanie, by modlić się o to szczególne miejsce. Miejsce, które Bóg sobie szczególnie upodobał. Gdzie Jezus nauczał, uzdrawiał, gdzie dokonało się dzieło zbawienia na krzyżu każdego, kto wierzy, gdzie Jezus zmartwychwstał, a potem w niebo wstąpił, o czym Kościół w miniony czwartek, ale też i dzisiaj nadal wspomina. Wreszcie według zapowiedzi prorockiej Pan Jezus powróci w to miejsce. W Księdze Zachariasza w 14 rozdziale czytamy: Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalem od wschodu. I jeszcze jeden z wielu powodów, dla których to miejsce jest miejscem szczególnym, a który, myślę, warto przypomnieć. W drugiej Księdze Kronik, w 6 rozdziale, Bóg mówi: lecz wybrałem Jeruzalem, aby w nim było imię moje. I wybrałem Dawida, aby stał na czele mojego ludu izraelskiego. I kochani, dzisiaj, kiedy z bólem patrzymy na ten konflikt, który trwa od wielu, wielu lat, kiedy patrzymy na cały Bliski Wschód, na Jerozolimę, na konflikt palestyńsko-izraelski, mamy nieprzypadkowo dzisiaj tekst o Jezusie, który jest na izraelskim święcie namiotów. On jest na święcie Sukot, bo suka to namiot. Święto szałasów, święto Sukot, święto namiotów. Ale dowiadujemy się, czytając ten nasz tekst, trochę wersów wcześniej, że Pan Jezus jest na tym święcie niejawnie, jest ukryty. Ukrywa się i większość ludzi,
która przybyła na to święto, chce spotkać Jezusa. Rozmawiają o Nim w tym tłumie, słyszeli już coś o Nim, dyskutują i spierają się o to, czy jest dobry, czy zły, czy dobrze mówi, czy źle mówi, bo mówił bardzo kontrowersyjne rzeczy. I w połowie tego święta Sukot, które trwało przez cały tydzień, Jezus wchodzi do świątyni i naucza. Dochodzi tam do emocjonalnych wypowiedzi, zarówno, no można by tak powiedzieć, ze strony Jezusa, jak i słuchających. Jezus, ktoś stwierdza nawet, że Jezusa opętał demon po tym, co mówił, co słyszeli. On sam prowokacyjnie wypowiada się na temat obrzezywania w szabat. Padają różne inne stwierdzenia, które są bardzo trudne do zaakceptowania przez przewodników duchowych tamtego czasu. Ale Ewangelia stwierdza jednak, że była też grupa, która uwierzyła w Jezusa. Arcykapłani i faryzeusze wysyłają sługi, chcą Go pojmać, uciszyć, ale to się nie udaje i wreszcie dochodzimy do tego momentu, który dzisiaj czytałem jako tekst kazalny. Ostatni, kulminacyjny dzień święta Sukot. Ale zanim o tym, to chciałem teraz prosić was, żebyście uruchomili swoją pamięć, swoje zmysły i przypomnieli sobie, kiedy bardzo się wam chciało pić. Kojarzycie taki moment, może to była jakaś wycieczka w jakimś ciepłym kraju, fajnie by było. Może to była jakaś ciężka praca w ogrodzie albo jeszcze gdzieś indziej, może jakiś wysiłek fizyczny, może był to jakiś bieg, sport, ale kojarzymy to uczucie, kiedy chce się nam bardzo pić, kiedy zasycha nam w gardle. I potem jest taki fajny moment, kiedy wreszcie docieramy do domu albo ktoś podaje nam szklankę wody. Czujecie to w ustach? Mówimy wtedy, że zaspokajamy nasze pragnienie. Albo inaczej, że gasimy nasze pragnienie. Takie jakby rozpalone ognisko, które przeszkadza nam w funkcjonowaniu na co dzień. I dzisiaj chcę mówić o takim pragnieniu. Pragnieniu wody, która daje życie. O pragnieniu, z którym przecież rodzi się każdy człowiek, o pragnieniu, które jest wpisane w każdego z nas bez wyjątku, o pragnieniu właśnie Boga, o pragnieniu Jezusa. I w dzisiejszym tekście Ewangelii Jezus mówi o tym, że jest tym, który takie pragnienie może zaspokoić, ale rozwija jeszcze szerzej swoją myśl. I stwierdza, że nie tylko to pragnienie zaspokoi, ale jeśli ktoś przyjdzie do Niego i się napije, to z wnętrza tego, który się napije, popłyną wody rzeki żywej. Niesamowite słowa. Ale moi kochani, nie da się omawiać tego tekstu, nie da się omawiać tych słów, jeśli nie zajmiemy się trochę kontekstem. Czytamy, że Jezus głośno wołał te słowa o wodzie życia w wielkim ostatnim dniu święta, właśnie w dniu tego święta Sukot. I pozwólcie teraz na takie dosłownie kilka chwil wytłumaczenia jeszcze, co to święto znaczyło, jak się odbywało. No, święto Sukot, inaczej święto namiotów, wszyscy pielgrzymi, którzy przybywali, zresztą do dzisiaj została ta tradycja, mieszkali w takich specjalnych namiotach, szałasach prowizorycznie zrobionych. Zasada tego szałasu polega na tym, że jeżeli podniesiemy w górę wzrok, to musi prześwitywać niebo. I to ma nam uświadamiać, jak bardzo zależni jesteśmy od Boga. I uświadamiało to wtedy i teraz też Izraelitom o tym, jak cudownie Bóg prowadził ich przez 40 lat, kiedy wychodzili z Egiptu, jak prowadził ich po pustyni, jak zaspokajał ich potrzeby. I moi drodzy, towarzyszyła temu świętu niesamowita oprawa, można by powiedzieć liturgia, która dodatkowo podnosiła jego rangę.
tam było wszystko poukładane, było wiadomo, kiedy jaki kapłan, w którym miejscu się odwraca, kiedy co po kolei się dzieje. Przypominam, że te obchody trwały cały tydzień. Składano wtedy dziękczynienie Bogu, składano ślubowania różne, modlono się. Pobożni Żydzi przebywali właśnie w tych namiotach i święto to przypominało też o dziękczynieniu za plony, za zbiory, za urodzaj. Nocą rozświetlano świątynię. Tysiące pielgrzymów przychodziło z pochodniami. Śpiewano hymny, pieśni, chwały. To rozchodziło się na całą Jerozolimę. To było niesamowite. Uczucie, jak Boża chwała była obecna w tym święcie. Jak namacalnie było to odczuwalne, jak namacalnie było to pokazane. Pielgrzymi udawali się na spoczynek. Kiedy powstały pierwsze promienie słońca, kapłani deli w trąby, budzili śpiących i oznajmiali zwycięstwo Boga. Każdego ranka orszak z radosną muzyką udawał się w kierunku sadzawki Syloe, z której specjalnie znowuż wybrany kapłan, przeznaczony tylko do tej czynności, nabierał wodę do złotego dzbana, a następnie wśród radosnych okrzyków i śpiewów wylewał ją na ołtarz świątynny. I moi drodzy, w ostatni dzień, wielki dzień święta, radość i ten ceremoniał świąteczny osiągał szczyt. I możemy sobie wyobrazić tych ludzi, którzy przez tydzień świętują, oddają Bogu chwałę, są skupieni tylko i wyłącznie na tym święcie, są obecni tam w tym miejscu tylko po to. Nie dobiegają, nie przychodzą na chwilę, ale są cały tydzień na tym święcie. Możemy sobie wyobrazić, jak byli przygotowani, jak byli nastrojeni duchowo. Ale z drugiej strony jednocześnie też możemy wyobrazić sobie to, że już troszeczkę mogli być zmęczeni tym świętowaniem. Przecież to cały tydzień. Może z radością oczekiwali już na zakończenie tego święta, kiedy wreszcie zobaczą wylewającą się wodę na ołtarz kapłana, który będzie to robił. I wtedy spokojnie będą mogli wracać do swojej codzienności, naładowani może duchowo, rozmawiając w drodze, istnując plany na swoje codzienne życie. Czekali na wylanie ostatniego dzbana z wodą, symbolu życia, symbolu wdzięczności, która sprawiała obfitość urodzaju. Ale też przy okazji recytowano teksty prorockie związane z eschatologią, a więc z końcem, prorok Izajasz, i będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. I myślę, że każdy z tych pielgrzymów miał poukładany taki duchowy schemat przeżywania tego święta, bo przecież większość z nich była już kolejny rok na tym święcie. Każdy czuł się bezpiecznie w tym świątecznym przeżywaniu. I muszę wam powiedzieć, że my też często czujemy się tak bezpiecznie. Dzisiaj dosłownie sytuacja sprzed kilkudziesięciu minut, było nabożeństwo w Łabędach i teraz było zaraz nabożeństwo w Pyskowicach. I zrobiłem tam taki zabieg, że kończy się pieśń, ksiądz wychodzi na ambonę, więc wszyscy wiedzą, że jak się skończy ta zwrotka, ksiądz wyjdzie, powie kazanie i tak dalej. Ale nie zrobiłem tego, wziąłem sobie mikrofon na dole. Przez to organista i osoba obsługująca organy nie widzieli, czyli myśleli, że trzeba dalej grać. Ta muzyka grała i grała i grała, aż w końcu musiałem się odezwać. Później rozmawialiśmy i dowiedziałem się, że myśleli, że może coś mi się stało, że gdzieś poszedłem. Potem ludzie nie wiedzieli, jak zobaczyli mnie na dole, czy mają wstać, czy siadać. Ktoś mi pokazywał, że żebym poszedł do góry, bo organy nie przestaną grać, więc było totalne poruszenie. A w zasadzie nic się nie stało.
I wyobraźcie sobie teraz, moi drodzy, tamto miejsce, świątynię. I w takim momencie, kiedy ci ludzie mogli za chwilę wrócić spokojnie do domu, w takim momencie, kiedy oczekiwali końca obchodów, to był bardzo ważny moment, pośrodku świątyni pojawia się Jezus. Ale moi drodzy, czytając jeszcze wcześniej, oni szukali tego Jezusa, kiedy przyszli na święto, słyszeli o Jezusie, pragnęli Go spotkać i być może zastanawiali się przez całe święto, gdzie On jest. On pojawił się wcześniej, co prawda, ale myśleli, że będzie cały czas na tym święcie obecnym. Jezus ukrywał się w czasie tego święta. I w takim momencie, kiedy już spokojnie mieli pójść do domu, kiedy miał być wylany ten ostatni dzban, Jezus pojawia się i mówi, woła w zasadzie, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. No niesamowity moment. I moi drodzy, z jednej strony Jezus nie mógł wybrać lepszego momentu. Cała uwaga została skupiona na Nim. Wszyscy zwrócili wzrok. Ja przypuszczam, że tam zapadła totalna cisza. Przestali ludzie oddychać. A z drugiej strony to był moment, który zakłócił te obchody. I jeszcze On sam rościł sobie prawo do tego, że jest Mesjaszem. Opowiadał, można by powiedzieć, jakieś bzdury, że to On jest wodą życia, że to On daje życie. Co więcej, to wyrażenie ja jestem, zwróciliście uwagę? Przynależne imieniu Bożemu. Ja jestem. A więc z punktu widzenia kapłanów i arcykapłanów totalne obrazoburstwo. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że był to właśnie jeden z najbardziej newralgicznych momentów, który przesunął szalę do tego, by Jezus został ukrzyżowany. A więc, moi kochani, Jezus wywołał nie lada zamieszanie w życiu duchowym swoich słuchaczy. I trzeba zauważyć, że Jezus wybiera takie momenty. Kiedy popatrzymy w Ewangeliach na Jego nauczanie, to wielokrotnie szokuje. Wielokrotnie pojawia się w miejscach i w momentach, które jakby nie pasują. Wielokrotnie ci, których słowa Jego dotykały, byli zaskakiwani. I myślę, że my też wielokrotnie jesteśmy zaskakiwani działaniem Boga w naszym życiu. Bo Pan Bóg nas zaskakuje. Pytanie tylko, jakie rodzi się dzisiaj, czy my tak jak ludzie tam w Jerozolimie wtedy poszukujemy Jezusa? Pragniemy spotkania Go nie tylko w czasie tego święta, nie tylko w czasie naszego święta, kiedy przychodzimy w niedzielę do kościoła i za chwilę z tego kościoła pójdziemy, chyba że jeszcze coś wymyślę. I będziemy wszyscy zaskoczeni, że nie poszliśmy po amen, tylko jeszcze jest alleluja na przykład. Ale czy szukamy tego Jezusa Chrystusa w naszej codzienności? Czy mamy odwagę Go szukać? Odwagę zapytać o to, jak mamy żyć, co mamy robić? Moi kochani, często takie duchowe sytuacje nas zaskakują. Często zostajemy wytrąceni z naszego życiowego komfortu. Zresztą to półtora roku ostatnie też dużo dało nam do myślenia. Nie tylko pod względem ekonomicznym, jakimkolwiek, ale myślę, że duchowo również. Wiecie dobrze, o czym mówię. Moi kochani, to nie my, ale Duch Święty ma moc zmieniać
drugiego człowieka. I myślę, że ci ludzie, którzy wracali do domu później, podzielili się na takie dwie grupy. Jedni byli mocno zdenerwowani, zirytowani, zniesmaczeni, bo ktoś zakłócił im święto, a z drugiej strony wielu było takich zapewne, którzy opowiadali o Jezusie i zastanawiali się, jak to właściwie jest z wiarą, z Mesjaszem, z końcem, z Bogiem. Moi kochani, wracając do tego naszego tekstu, do tego święta, woda była, jak wiemy, symbolem życia. Ale także w co najmniej kilku miejscach przecież słyszymy, i to było istotne, o zestawieniu duch i woda. Wybrzmiewa to chociażby w proroctwie Joela, 3 rozdział, 1-2 wiersze. Potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia, także na moje sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. I kiedy Jezus wypowiada te słowa w czasie Sukotu, święta Sukot, mówił właśnie o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy jeszcze w Niego nie uwierzyli, jak Słowo Boże mówi, bo Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I dzisiaj, drodzy, wiemy, że Duch Święty jest jak strumień wody żywej, że On może dawać wzrost Kościołowi, ale Kościołowi, czyli też każdemu poszczególnemu człowiekowi z nas. Pytanie, które rodzi się dzisiaj, które już tutaj padło, to czy tej wody żywej rzeczywiście pragniemy? Psalmista pisał, jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże, dusza moja pragnie Boga żywego. Czy tak pragniemy? Musimy sobie, moi drodzy, uświadomić, że bez wody, bez Ducha Świętego, bez Jezusa nie wydamy nigdy owoców, które będą podobać się Bogu. Ale to nawadnianie naszego ducha, naszej duszy często kosztuje. Kosztuje zostawienia swoich starych przyzwyczajeń, odwrócenia się od grzechu, rozpoczęcia życia w nowej jakości z Bożą wolą. Moi kochani, w zamian za to, kiedy nawodnimy naszą duszę, otrzymujemy pokój Boży, Ducha Świętego, który rozlewa się na wszystkie sfery naszego życia. I kiedy czytałem ten tekst, pomyślałem jeszcze o jednej historii. Przypominacie sobie Samarytankę przy studni? Nie chcę teraz jej szczegółowo omawiać, ale ta kobieta też została zaskoczona wyjściem Jezusa poza obowiązujący schemat. Nie dość, że obcy mężczyzna zwrócił się do niej, to jeszcze on sam prosił ją o wodę ze studni. Kobietę, która była przetrącona życiowo, która nie umiała poukładać sobie swoich relacji, która miała problemy z codziennym funkcjonowaniem i zapewne miała złe myśli o sobie. Jezus mówił jej o wodzie żywej, wodzie, która w odróżnieniu od wody stojącej, gromadzonej wtedy może w cysternach, wypływa ze źródła życia. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, mówi Jezus tej kobiecie. I to dało tej Samarytance wiele do myślenia. Oderwała wreszcie swój wzrok od tej wody w studni. I to wystąpienie Jezusa podczas święta Sukot
oderwało wzrok ludzi od tego kapłana, od tego dzbana z wodą i skierowało na to, co jest najistotniejsze, na wiarę w żywego Boga. I dzisiaj my też, zachęceni przez to słowo, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby oderwać nasz wzrok ze swojego nosa, z naszego codziennego życia, na którym często za bardzo się skupiamy, ale jesteśmy zaproszeni do tego, żeby właśnie w tym naszym codziennym życiu podnieść wzrok do góry i szukać Jezusa, szukać Boga. I wtedy okazuje się, że to błogosławieństwo jakoś samo przychodzi. Moi kochani, módlmy się dzisiaj o to, żeby to pragnienie wody żywej dotykało nas każdego dnia. Żebyśmy go nie dali przykryć różnymi innymi rzeczami, których jest tak wiele, które nas otaczają i bombardują z każdej strony. Rób coś innego, zobacz jeszcze to, kup tamto, napraw to, a może tak, a może tak. I cały czas nie mamy czasu, nie mamy czasu. I Słowo Boże leży, modlitwa leży, relacja z Bogiem leży, bo skupiamy się na tej stojącej wodzie. Moi kochani, oderwijmy ten wzrok i popatrzmy na Boga. A prorok Izajasz napisał: nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, no pójdźcie do wód. A więc Jezus woła nie tylko w Jerozolimie na święcie Sukot, ale woła także dzisiaj do ciebie i do mnie. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I niech Pan Bóg nam w tym błogosławi. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Panu Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.